Cześć, witam w Zapytaj Jodę, czyli w programie na YouTubie, w którym odpowiadam na Wasze pytania dotyczące Gwiezdnych Wojen i dotyczące Biblioteki Osus. Tym razem już nie w górach, ale w domu i jak zwykle w mojej zielonej czapce przechodzę od razu do odpowiedzi na Wasze pytania. Co sądzisz o Galenie Marku i czy chciałbyś, aby powstał film o Stalkerze bądź serial animowany o nim? Tak albo nie, wypowiedź uzasadnij i niech moc będzie z tobą. Niech moc będzie z tobą również. Natomiast nie chcę, żeby powstał film o Galenie Marku, ponieważ akurat The Force Unleashed, pierwszą część, zresztą drugą też uważam za dosyć kiepskie gry, niezbyt głębokie fabularnie, więc gdyby miał powstawać jakikolwiek film na temat postaci z gier gwiezdnowojennych, to chyba wolałbym Kyla Katarna, a nie Galena Marka, który jest dla mnie postacią taką, no taką dla dzieciaków. W sensie, no dajmy Vaderowi ucznia, badumc. No i super. Także nie chciałbym, żeby powstał film o Galenie Marku. Powstały plotki o tym, że Imperator Palpatine ma pojawić się w nowej trylogii Star Wars, jednak ja słyszałem, że ma pojawić się Darth Plagueis. Nie sądzę, żeby aż tak głęboko nowy film odkopywał stare postacie. Oczywiście Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, droidy wracają. Natomiast no, na pewno nie zrobią jakiejś takiej retrospekcji pokazując przeszłość. Oczywiście Palpatine, tak samo jak Plagueis, mogą zostać wspomniani w jakiejś, nie wiem, rozmowie między tymi starymi postaciami, a tymi młodymi postaciami. Natomiast i stąd mogła wyrosnąć plotka, że oni się pojawią. Pojawią się w dialogu. Natomiast bardzo mało prawdopodobne, żeby się pojawili tak w pełni w filmie. Czy podobało Ci się coś w nowej trylogii? Masz jakąś ulubioną rasę ze świata Gwiezdnych Wojen? Czy irytują Cię hordy droidów padające jak muchy, nie czyniąc żadnych prawie szkód klonom? Okej, po kolei odpowiadając. Czy podobało Ci się coś w nowej trylogii? Tak, uważam, że tam naprawdę fajnie zrobili miecze świetlne. Wreszcie miecz świetlny jest pokazany jako narzędzie Jedi. Oni tego używali do wycięcia sobie dziury w drzwiach, do blokowania pocisków. No, było to takie ogólne narzędzie Jedi, nie tylko broń. Tak? W starej trylogii ten miecz świetlny był wyciągany naprawdę tak, no, w zasadzie od święta. Natomiast tutaj dużo mieczy świetlnych i to było fajne. Ulubiona rasa ze świata Gwiezdnych Wojen. Nie mam ulubionej rasy. Tak samo jak w zasadzie nie mam ulubionej postaci. Czy irytują Cię hordy droidów padające jak muchy? Nie, ponieważ trzeba było pokazać odmienność armii. To znaczy mamy armię klonów, gdzie są to klony, ale w zasadzie ludzie. I druga strona musiała się jakoś wyróżniać. To musiała być ta zła, technokratyczna korporacja, nazwijmy to tak, która jest tak strasznie bogata, że może sobie stworzyć armię w zasadzie tak wielką, jak tylko potrzebuje. Dlaczego miecz świetlny? W angielskim, jeśli dobrze myślę, saber oznacza szablę. Szabla a miecz to trochę co innego. Wiesz co, w Gwiezdnych Wojnach jest kilka takich niedokładnych tłumaczeń, które już weszły do użycia i nie są uważane za błąd. Skoro saber to miecz, no to ja Ci jeszcze przypomnę, że force to nie jest moc, tylko siła. Tłumaczenie piękne nie musi być wierne, a wierne nie musi być piękne. Odcinek bardzo mi się podoba i nawet dowcip na końcu mnie rozśmieszył. To dowcip specjalnie dla Ciebie. Jaka jest różnica między Ewokiem a Wookie? Jakieś 200 kg. Myślisz, że plotka o 3 spin-offach z Obi-Wanem jest możliwa? Bardzo mało prawdopodobne, aby powstały 3 filmy na temat Obi-Wana. Po pierwsze, spin-offy, tak jak ja to rozumiem, to mają być pojedyncze filmy, a nie poboczne trylogie. Mamy jedną główną trylogię, epizody 7, 8, 9 i do tego spin-offy o jakichś wydarzeniach albo o postaciach pobocznych. Natomiast nie dodatkowe trylogie, bo to już by był... Co sądzisz o Star Wars Artistic Team, czyli SWAT? Daj kamienia! Mówiłeś, że miecz świetlny jest ciężki
i Luke musi go trzymać dwoma rękami, a przecież w domu Obi-Wana na Tatooine trzymał go luźno jedną ręką. Tutaj widzimy najprawdopodobniej niekonsekwencje George'a Lucasa, aczkolwiek gdybym miał to tłumaczyć, to wytłumaczyłbym to w ten sposób. To znaczy, kiedy walczy się mieczem świetlnym, czyli kiedy dwa ostrza się stykają, wtedy wyzwala się właśnie tak duża energia, że trudno ten miecz jedną ręką utrzymać. I podejrzewam, że to na myśli miał George Lucas. Kiedy nie walczysz, miecz świetlny jest lekki. Czy wiesz, jak mówili Kaliszanie? Jeśli tak, to spróbuj jednego z nich naśladować. Kalisz jest na zachodzie Polski, więc jest spora szansa, że mówią tam po polsku. Pomimo tego, że tam nigdy nie byłem, to zakładam, że na przykład wielu Kaliszan na kartofla czy na ziemniak mówi pyra. Nie wiem, czy to cię satysfakcjonuje, czy o to ci chodziło. Czy Anakin był molestowany przez mistrzów ze świątyni? Zauważ proszę, że przez obie części, drugą i trzecią, ma minę, jakby cierpiał na chroniczne zatwardzenie. Tutaj taka mała uwaga, ale to musisz się chyba trochę pouczyć biologii. Gdyby był molestowany i to tak mocno, to raczej by nie miał zatwardzeń. Ale co ja tam wiem? Czy Zeus albo Thor nadaliby się na Lorda Sithów? A dlaczego mieliby być Lordami Sithów? Oni się świetnie odnajdują w tej funkcji, jaką mają. Zresztą myślę, jest im blisko, bo zarówno Zeus, jak i Thor rzucali piorunami, co można porównać do błyskawic mocy. Ale myślę, że raczej zostaliby Jedi. Albo szarymi Jedi. Wcześniej na logo Osusa był holokron Sithów. Co jest więc nim teraz? Teraz jest to O. O jak Osus. Jak się mu przyjrzysz, to na pewno zobaczysz tam O. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, żeby dawać łapki w górę, żeby zadawać przede wszystkim nowe pytania pod spodem, pod tym odcinkiem w komentarzach, aby był materiał na stworzenie kolejnego Zapytaj Jodę. Przypominam również o innych filmach na kanale, które trzeba oglądać, na przykład o rankingu najseksowniejszych kobiet z Gwiezdnych Wojen. Tu jest link. Klikaj. Teraz. Kliknij. To jest film, którego szukasz. Ja tymczasem już dziękuję za uwagę i niech moc będzie z wami.